Kochani, najpierw dziękuję księdze proboszczowi za słowo Boże. Ja się miał okazję podziękować. Natomiast to, co powiedział hasłem, światem rządzi Bóg. Tak się złożyło, że właściwie całe moje życie o tym świadczy. Dlaczego? Pamiętam, kiedy się narodziłem, ale na to zwrócił uwagę na to pytanie Piłata. Czyż jest królem? Powiedział tak. Ale Pan Jezus powiedział, jakim królem? Piłat wykpił go. To tam prawda? I machnął ręką. W odpowiedzi kazał obiecować Pana Jezusa, odziano go szmatą czerwoną, czerniowa korona, liście. Piłat pokazuje, oto człowiek, który chce być królem. I tak jest do dzisiaj. I ten Piłat winny wyszedł, że wykpił Chrystusa. Nie przypuszczał, że jego pomyślał, że potęga Imperium Rzymskiego będzie trwała nie wiadomo ile lat. Co się zostało? Będzie tylko słabe Włochy, a oni Państwa nie ma się innego. Kochani, jako dziecko obserwowałem, jak Hitler się do władzy. Jak krzyczał, stworzę potęgę stuletnią na cały świat. I co się skończyło? Jak zginął, jak umarł, płakać się chce. Odszedł o nim słucham drugi, Stalin, dwadzieścia wszedł, wołał o trupie Polski na cały świat. I nad Wisłą czy Marek Kręski od Polski, to jest posłuszniejszym. Miałem ludzi, nie tak dawno mówiono, umarł Pan Bóg. To po niczym powtarzano. Co się działo? Pan Bóg umarł, grzebali Pana Boga. Odpowiedzmy takie rzeczy, arcybiskup Kowlina Ignacy, może powiedział tak, panowie, od grzebów to jest Kościół, a wy się tego nie wrzucajcie. Widzicie grabarze Pana Boga, że powiedzieli, nie ma, a Kościół żyje i mocy piekielne go nie zwyciężają. W moim życiu, kochani, ja życia nie wytłumaczę. Jeżeli powiedział, że rządził jakaś opatrzność Boża, łaska Boża. Taka sprawa. Zawsze od początku. Nagle po prostu tu, w Częstochowie, może zacząć, to był czerwiec. 1931 rok. Moja klasa. No, 20 chłopców poszedł do lasu nauczycielem. I w lesie pan Sendera, który był naszym kierownikiem, naszym profesorem, mówił tak, Jasiu, Henryk idzie na księdza, Henryk Kotarski. Czy się też się na pod księdza? Postawił pytanie. No nigdy nie powiedziałem, ale nagle znowu powiedziałem to rodzicom, no na radę, wszystko inne. I nagle posunął, powiedzieli, Jasiu, do Krakowa, na księdza. Musiałem w ciągu miesięcy zrobić łacinę, bo to do łacina była i zaczynała się historia. Zajęłem do Krakowa, aby zdać do drugiej klasy, zdałem do trzeciej. Powiedział, chciałem zawsze być księdzem dziedzicznym. Tam powiedziano, tutaj na księdza dziedzicznego nie ma nauki. Tu tylko na Paulina i biszczelnika. Ani biszczelnikiem nie byłem, a Paulinem jak się stałem, Pan Bóg dla siebie, ja nie wiem, ale nie żałuję, że habit grosza. Nie wszystko. Nagle potem, no, śluby, tego, jedziemy po prostu, no, zaczęła się wojna i ni stąd, ni zowąd, bylibyśmy jak Kleryce, Częstochowie i jakimś cudem ojcowie zarysowali, że Klerykat zostanie na Jasnej Górze. Nie w Krakowie. Gdyż już w Krakowie nic nie było, zostało wszystko. I teraz zaczyna się moje kopaństwo. Boże kochany, to się nie da opowiedzieć. Nie sądzę, że myślałem, tak jak powiem, że to spokojnie zacznę pracować, no tak by to dobrze. W naszej górze nagle wzywa mnie generał, czyli Piotr Markiewicz, mówi, ojciec jest przeorem,
i proboszczem przewodniczącym Lesie Podlaskim. Oto bilet kolejowy, jutro rano jechać, a życie osobiste zapakujemy w kosz i poszedłem pociągiem. Pojechałem do Lesie Podlaskiej, oczywiście no, pracowałem, to nie jestem. I kiedy przy końcu już dwa lata się kończyło, no miałem plany. O, co będę robił? Dostaję pismo z Lubina, bo miesiąca. W ciągu miesiąca opuścić Leśno, ile miałem pola, bo on tu jest za blisko granicy Związku Radzieckiego. Nie ojca prawa pobytu. Cudem, nie wrogiem, ale to jest inna sprawa. Bo przez mnie do więzienia poszedł dyrektor gimnazjum miesiącem. Wyszedłem. Wracam na Jasną Górę, no mówię spokój. Znowu jeszcze z przodem Jasnej Góry. No zdarzyło się. Myślałem co innego. Ale nie tylko. Przodem jestem i nagle prymas Wyszyński zostaje aresztowany. No i co? Wszystko się zaczęło walić. I co zrobił? Ten Tarkiewicz mówi tak. Prymas nigdy nie puścił do Warszawy. Mówił to episkopatowi, wszystkim. No to co robić? Istotnie, ani Mincinty, ani Cepinac, w rezerwie w Bułgach, u Węgier, Słowacy nie wrócili. To my co? No modlić się, ale jak? Zaczęło się. 5 osób. Ja, Buchojcowy, 2 panie z Instytutu, pani Okońska i druga pani, no, wieczorem o 9, 8 grudnia 1932 roku idziemy do kaplicy, zamknięta kaplica, nikogo nie ma. I z tego odmówiliśmy, odśpiewali ten apel, który jest w formie identycznej do dzisiaj. Ale powiedzcie mi, jakim cudem ta modlitwa dzieci pokorna stała się, właśnie apel na Sogórskim modlitwą, co przez cały świat. No to wytłumaczę, nie ma pojęcia. Mało z tym. Prymas Zabarosica ślubów Jana Kosimierza. Rodzice, jak to zrobić? No śluby, prosiliśmy się, prymas napisał. Prymas naprosił. Ale teraz ja jadę do biskupa Krypasta z moim ojcem, mówię, episkopat nic nie może zrobić, bo przeszkodzą, zabronią. Róbcie sami. A my będziemy bronić. Wyobraźcie sobie, nagle my po inspiracji napisano 5000 listów. Po inspiracji, na maszynach, bo inaczej się nie pisało, na przebitkach. I oczywiście w ten sposób, jednego dnia rozszerzali, w tym liście co było napisane, że przeor, to był list prywatny do proboszcza. Do proboszcza, że będzie nastąpiła się uroczystość, nie śluby. I wyjdzie na prawo Matka Boża. Że ksiądz proboszcz może proszę przyznać. Wyobraźcie sobie, 5000 listów do proboszcza jednego dnia po całej Polsce, w procesie operacja, by nie przewijało, nie złapało. I mało z tym, wszyscy księża proboszczowie przeczytali na ambonie. Kto to wytłumaczy? Jak to wytłumaczyć? I milion ludzi znalazł się raz już na ślubach. Ano właśnie. Wytłumaczycie? Nie wiem, przypadki, nie przypadki. Wraca prymas. Bo wreszcie mówiono, nie składajmy ślubu, a słuchajcie prymas. Powiedział, nie, słuchajmy śluby, to prymas wróci. I wrócił. Mało co wrócił, no to co? Powiedzieli, no Matka Boża zrobiła ten cud. A ta Matka Boża poszła po Polsce, to tylko mnie rozwaliło. O, to robić obraz. Znowu zrobiono obraz. Pamiętam, co władze robiły. Są pierwszymką piec pani to w Warszawie, to napisała książkę Polowanie na matkę. Nie wyobrażacie sobie, no, pielęgnacja miała tylko być po chwilkę, po dwie czas. Do dziecka. Czy ktoś to wytłumaczy? Ja nie wiem. Bez przerwy, coś się dzieje. Nie koniec ze mną. Nagle wszystko jedzie do Rzymu, na studia. No dobrze, najeżdżam do Rzymu, myślałem, że tylko to prawdę, a tu nagle jestem rektorem takiego kościółka
ojciec Nazareno w Rzymie, to znaczy musiałem spowiadać wszystko i ja w marcu czerwcu roku dostałem. Na to byłem przełożonym klasurku, na kilku, nie miałem z tym. Byłem również przedstawicielem zakonu przy Ojcu Świętej. Wszystko na głowie, no nic innego, ale skończył się studia i taka sprawa, mówię do ojca, który jechał do Nowakrania, ojcze Michale, jak wypiszecie nowego generała, to powiedz, że chętnie bym pojechał do Ameryki do pomocy do Ilesa. Pojechał. Telefon, jesteś ty generałem, a masz. Wracam do Polski jako generał. I zaczęło się. Znowu historia, bo to od nowa, bo to wszystko inne, bo studentego, nie koniec na to, jestem ojcem soborowym. No nie ja, nie puszczają mnie. No coś innego. Wreszcie puścili, ja zajeżdżam do Rzymu, ni stąd, ni zowąd, zamiast tam jako ojciec, tam czy po kościele, czy bazylce, na końcu powstał się nic. Okazało się, że tam byli na takiej honorowej trybunie, siedziało trzech generałów, jezuitów, dominikanów, franciszkanów. Franciszkan umarł, a ci by tam znali, tam jest miejsce, bo to siadaj. Ja w Watykanie siedzę na tej trybunie obok arcyarupy, wiecie, to był przełożony generalny jezuitów, przełożony obecnego papieża, który pierwszy nie był papieżem. Ja to powiedziałem papieżowi, zjechnął się. Druga on siedział. Nie koniec. Tak do tego śniadają. Jutro przed świętą odprawie ojciec jeździ to przez zasygłę Matko Boża. Właśnie sobie, jeden z trzech Polaków na soborze 2,5 tysiąca tych od całego świata odprawia. No, otóż po łacinie, a wtedy na szczęście powiedział, że Dante, gdzie kardynał mówi, bene celebracy, dobrze odprawiłeś, no właśnie powiedział. A miałem taką tremę, że na sądzie posłem nie miał. Dziękuję tym wszystkim. Nagle jest sobór. Ludzie w czasie soboru, no powiedzieli, zaraz trzeba zawiadomić świat o zmileniu Polski. Co zrobić? Ano, ofiarować obraz Matki Bożej. Znowu, rób. W ciągu 2 tygodni wydrukować obrazy w Wenecji, bo w Rzymie nie było. I przy końcu sesji my dajemy ponad 3 tysiące obrazów ojców soborowych. Oni symbolizują na cały świat. Co tak ojcom nawet tłumaczyć? Ale właśnie, moi kochani, mojego życia nie da się tłumaczyć bez opatrzności Bożej. To nie ja rządziłem, to ja nie wymyśliłem. Cokolwiek pomyślałem, zawsze po drodze, Pan poprowadzi. I to jest moja tajemnica. Nic innego wyjścia nie ma. A równocześnie, kochani, bo tak wracając tutaj, wszystko zaczęło się tutaj w tym lesie blasku. Kto pomyślał? W lesie ja coś widzisz i poszło. Równocześnie, kochani, no chciałem powiedzieć, no co mogę więcej powiedzieć, że po prostu są przypadki, nie były przypadku, to jest opatrzność Pana Boża. I wam tutaj, moim ziemkowi, no właśnie, no chciałem to powiedzieć. Staruszek, i przy okazji pozwólcie, że podziękuję waszym proboszczowi. Zaprosił mnie, zaprosił ojca generała Pszora, zaprosił obojga opiekunów, ojca proboszcza Szczepana i kuzynkę Agnieszkę i że jestem tutaj. I przede wszystkim za to, że ja tu powiedziałem, wiecie, ja oczy otwieram. To jest zupełnie inny kościół, coś pięknego, otoczenie kościoła, coś wspaniałego. I dzięki waszej ofiarności, jak powiedział proboszcz, on to mógł zrobić. Księże proboszcze, bardzo dziękuję. I dziękuję za jego za obecność, przede wszystkim za kochanych fratów księży. Ojcowi księży, kochani, bardzo dziękuję, bo taka sława była, że tu była tablica na tej ziemi, że po księdze Kurucha zamordowaniu, coś jak było, że póki nie będzie ksiądz jasny, nie będzie ksiądz. Ja byłem pierwszym księdzem i tablicę zniesiono. Nie wiem, co na tej tablicy było napisane. To moje kochanie było wyznanie. I za to wam i wszystkim dziękuję za obecność i za waszą obecność. Jeszcze jedna sprawa. Jak jestem w świecie, jestem, to pytałem, skąd ty jesteś?
a wiesz, czy stajnie? Co takiego? Mówię, tłumaczę. Bo to jest duchowy, że poszło normalnie, no, że to te sukienice tłumaczą, a równocześnie się na rzecz jest, tu ktoś się za mnie modlił. Wiem, że było sobre, że się za mnie modliły. Całe życie miałem świadomość, mam świadomość, że ktoś się za mnie modli. I to się tu, w tej parafii. Za to dziękuję, Boże, w niebie są, dziękuję. Równocześnie dziękuję wam, pani parafianie, ziomkowie, że ile razy przez tyle lat spotykałem się, zawsze serdecznie, zawsze uczciwością. Niech wam Bóg błogosławi, a równocześnie jedno tylko w tej przeświętej módlmy się, żeby nie przestali wierzyć, że światem rządzi Bóg, że nad każdym nas trzeba patrzeć Boża i miłość Boża. I zawierzmy to, bo to jest nasze życie. Bóg zapłaci.